Oh yeah! Gramy, gram, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Salak. Witam w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie Giant. Giant. Tak jest, dokładnie, to jest Giantik. Dzisiaj, ludziska, pokażę wam prosty triczek, mianowicie będzie to sposób na dodatkowy perk. A mianowicie, ale nim to zrobię, jeszcze chciałem wam pokazać, jak po prostu to zrobić. Jesteśmy akurat w tym miejscu, no tam jest resp, to już nie będę się wracał. Musimy pierw odpalić, tak, musimy mieć łapki, małpki, to po pierwsze. Po drugie, pierw musimy jeszcze uruchomić nasze wszystkie, jak widzicie po tej tarczy nie mamy. Nie mamy uruchomionych wszystkich teleporterów. I dopiero, dopóki, a chciałem to zrobić po prostu bez cięć, a że kasy mam, no to... Tu chciałem po prostu to zrobić za pierwszym razem od razu. I jak widzicie, tu jest Pack-a-Punch. I on jest w ogóle nieodkryty. Teraz muszę przytrzymać F. I co się dzieje? O, ona się opuszcza. Ta... ta kurczę... Te wrota, no powiedzmy wrota. O kurde mać. O kurde. No i zabił... O, teleport mi zabił. O fuck. Dobra, ludziska, to wiecie co? A, za każdym razem dostajemy taki bonus tutaj. Cokolwiek to jest. Kaboom, insta-kill. Cokolwiek. A, dobra, w sumie to... A, dobra. To ciul. Lecimy. Za pierwszym razem. Teraz idziemy do tego pomieszczenia. Idziemy tu do góry i w prawo. Odpalimy pierw właśnie wszystkie teleportery, dopóki... ich nie odpalimy. O, widzicie, tu jest pierwsza baza jest zrobiona. Teraz już możemy... O, ty dziadu. Teraz już możemy przejść tu. Z powrotem. I to samo się dzieje. Pack-a-Punch się obniża. Po raz kolejny. Czekajcie, tylko zabiję jeszcze tych dwóch. Dobra. I okej, okay, lecimy dalej. Tylko nie wiem, ile mi jeszcze zostaje tych księżulków. Poczekajcie, dobrze idę? Nie. Ja w ogóle źle idę. Ale dobra. Nic się nie dzieje. Tędy też można pójść. Dobra, tu jest... Dobra, to jest chyba ostatni pies, także zostawię go jeszcze póki co. Okej, okay, on mnie to będzie dziobał. O, akurat, o, 50 ciekłe divinium. Będzie robiony... Ty, dziadu, ty mi już zostaw, kurde, bo to jest... Nieładnie się zachowywujesz. Dobra, chwilę miałem spokój, także spoko. 50 ciekłe divinium, tak jest. Będę robił fabrykę Montiego. Także super. Niedługo to pokażę. Okej. Już się zbliżamy i jak widzicie mamy Pack-a-Puncha zrobionego. Tak się właśnie odkrywa Pack-a-Puncha, tak się odblokowuje możliwość Pack-a-Puncha. Teraz możemy już ulepszać. O, widzieliście? Patrzcie, sam się zabił. Pieprzony dziad. Ty dziadu. No i dobra, double pointsy tutaj mamy. I wiecie co? Dobra, jednak sobie przejdziemy w następnej rundzie. Zaraz do was wrócę, teraz wam pokażę, jak już odblokować tą, ten trzeci perk. A jak to zrobić, zaraz wam pokażę. Dobra, już jesteśmy po przerwie, jak zwykle musiałem zrypać, zabiłem o jednego za dużo zombiaka i musiałem przeskipować jeszcze jedną rundę, dodatkowo jeszcze w tej rundzie padłem, ale na szczęście sobie kupiłem w międzyczasie Quick Revive'a. Dobra, ludziska, teraz, co mamy zrobić? Albo dobra, wrócę się jednak na respa, wiecie, żeby wam pokazać jeszcze coś, bo tego wam jeszcze nie pokazywałem, a potem by było, że coś już zrobiłem i że tego nie pokazałem pierw. Dobra, tu mam taką konsolkę, jak widzicie, mamy trzy diody świecące się na czerwono. Gdy odpalimy, gdy zrobimy coś, co... Kurde, ty dziadu. Gdy zrobimy coś... O kurde. Gdy zrobimy pewną rzecz, czyli mianowicie wrzucimy małpkę do teleportu i w międzyczasie szybko się przeteleportujemy, zostaniemy przeteleportowani tutaj na początek mapy, czyli na respa. I jedna z tych diod, w zależności którą bazę będziemy teleportować, zaświeci się na zielono. Także zobaczycie. Dobra, lecimy tu, gdzieś idzie najbliżej. Także weźmiemy sobie tą strefę. Dobra, miałem... Aha, sorry, że tak spamuję, bo często właśnie... Zauważyłem ostatnio na filmiku, że zajebiście często to robię. Dobra, rzucamy małpę w teleport i teleportujemy się. Kosztuje teleport 1500 punktów. I zaraz zobaczycie, że jedna z tych diod się będzie świeciła na zielono, czyli o ta.
Jak widzicie. I tutaj konsolka też dodatkowo. O. To jest jakby natężenie prądu. Dobra. I co? Lećmy dalej. Mianowicie też tutaj macie naszego robota z locik. Z Origina. Po prostu. Jak widzicie. I tutaj coś się będzie działo z nim. W trakcie tego, co będziemy robić. Także już jedziemy do następnej bazy. Jeszcze, kurczę, dzisiaj robiłem no Bowie Knife'a. Dobra, rzucamy kolejną małpę. Teleport. 3, 2, 1, teleportujemy się. Takie twarze dziwne można zauważyć też. Okej, okay, i aha, tu jest kolejne. Powinno być. Nie, już chyba nie ma. Dobra, kolejna dioda. Kolejna tutaj konsolka się świeci. Już druga. I teraz robimy ostatni, czyli mianowicie tamten. Oczywiście pewne drzwi można otworzyć, o mianowicie te. Ale z reguły, żeby było łatwiej, żeby się grało łatwiej, tego się nie robi. Także wracamy się do kolejnego. I uwaga, uwaga, rzucamy małpę w środek. 3, 2, 1, pyk, teleportujemy się. Twarze. O, widzieliście pod koniec. I jest. I mamy gotowy. I teraz uwaga. O, czyli jednak jeszcze slocik dodatkowy. I teraz uwaga. Patrzcie, jeszcze wam coś wcześniej pokażę. Lecimy. A kurde, czego to dziadu tu jest? Jak widzicie, to mamy przywalone śniegiem. To miejsce. To miejsce, ono będzie bardzo ważne. O. Macie. Jest przywalone? Jest przywalone śniegiem. No to patrzcie teraz. I uwaga, to jest, to znaczy to nie jest dodatkowy perk, tylko dodatkowy perka cola. Klikamy F i tutaj z dupy idzie ten laser, ono przechodzi tutaj i na to śnieg. Czyli mamy deadshota. No. Widzieliście? Widzieliście, co byście nie widzieli. Dobra, tylko się wrócę, pokażę, że da się kupić. Proszę bardzo, deadshot. Deadshot, tak jest. Zabójcze Daikuri. No. I kupujemy deadshota. Ona zwiększa aima. Czyli o, trafimy powiedzmy tam w klatę i będzie headshot. Znaczy, okej, okay, no nie wyszło, ale, ale tak ogólnie się dzieje. Jeszcze gumę, żeby zabarkodował nam. Dobra, no. I jak widzicie, zwiększa obrażenia i co? I zwiększa jakby skuteczność głowy. To się przede wszystkim przydaje przy snajperce DSR na przykład. Znaczy nie DSR, ale Locusia. O. Dobra, i to by było na tyle, ludziska. Mam nadzieję, że wam się taki luźny poradnik spodobał. Pamiętajcie, żeby zalajkować, skomentować i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Dlatego, że po prostu warto. O kurde, robi się niedobrze. O, robi się niedobrze. Dobra, to ja kończę. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.